Maryjo, nasza jasnogórska Pani i Królowo, Matko pielgrzymów i Matko dobrej drogi. Przyciągnięci Twoją miłością i macierzyńską opieką, Maryjo, stajemy w godzinie apelu przed Twoim świętym, słynącym łaskami jasnogórskim wizerunkiem. Zarówno my tutaj obecni jako pielgrzymi, wraz ze stróżami Jasnej Góry, ojcami i braćmi Paulinami, jak i wszyscy, którzy łączą się w modlitwie za pośrednictwem mediów, z dziecięcą ufnością pragniemy się Tobie pokłonić jako Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszej niebieskiej Matce, która ciągle jesteś obecna na drogach życia uczniów Twojego Syna. To mocne przekonanie wiary i ta świadomość w Twoje macierzyńskie zatroskanie o los swoich dzieci, pielgrzymujących po ziemskich ścieżkach, jest nam pociechą, to daje nam sił i odwagi, aby trzymać się dobrej drogi, którą wskazał nam Twój Syn, a którą jest On sam. Nasza droga, nasza prawda i nasze życie. Ty, Maryjo, z jasnogórskiego wizerunku jesteś nam matką wskazującą tę drogę. Mówisz nam o tym w swoim geście dłoni wskazującym na Twego Syna. To jest najlepsza droga, mówisz do nas. To jedyna droga prowadząca w sposób pewny do Ojca w niebie. Jezus Chrystus sam o sobie mówi w Ewangelii, nikt nie przychodzi inaczej do Ojca, jak tylko przeze mnie. Przychodzimy dziś przed jasnogórski ołtarz Ojczyzny w trwającym 22. Ogólnopolskim Tygodniu Świętego Krzysztofa i zarazem w przededniu wspomnienia patrona kierowców i podróżnych. Ta inicjatywa, którą organizuje i ogłasza od ponad 20 lat Miła Polska, Stowarzyszenie na Rzecz Misyjnych Środków Transportu działające przy Komisji Episkopatu Polski do Spraw Misji, ta inicjatywa wrosła już dobrze w naszą polską rzeczywistość i rytm duszpasterski Kościoła w Polsce. Idea tego tygodnia łączy w sobie modlitwę w intencjach kierowców i podróżnych o bezpieczne i mądre korzystanie z pojazdów oraz o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa drogowego. Łączy z troską o sprawy misji, wspieranie środków transportu dla misjonarzy, które są dla nich narzędziami sine qua non w pracy na misjach. Nie byłoby żadną przesadą powiedzieć, że sprawa misji, sprawa głoszenia Ewangelii wszystkim narodom świata była, jest i będzie sprawą priorytetową dla Kościoła, bo leży w samej naturze, w samym sercu Kościoła. Tu na Jasnej Górze, przy sercu Maryi, rozumiemy wyraźniej i lepiej wagę tych wszystkich spraw. W dokumencie Stolicy Apostolskiej Wskazania dla Duszpasterstwa Drogi czytamy: jedno ze źródeł wielu problemów dotyczących ruchu drogowego leży w jego duchowym wymiarze. Ludzie wierzący rozumienie dla tych problemów mogą znaleźć przez pryzmat wiary w relacji z Bogiem i we wspaniałomyślnej opcji na rzecz życia. Rodzi się ona z zachowania, które szanuje życie drugiego człowieka, a także ustanowione zasady w celu ich ochrony na drodze. Potrzebne jest to spojrzenie na nasze przemieszczanie się po drogach właśnie oczami wiary. Jako korzystający z dróg i użytkownicy pojazdów, jako kierowcy, motocykliści, rowerzyści czy piesi, powinniśmy pamiętać o tej opcji dla życia, która ma się przejawiać w konkretnych zachowaniach na drodze, unikaniu pośpiechu, brawury i wszelkiej lekkomyślności, zdecydowanemu dbaniu o trzeźwość kierowców, w kulturze drogowej oraz w życzliwości wobec innych na drodze. Maryjo, pełna łaski Bożej i wszelkich błogosławieństw, Ty wiesz,
że życie nasze zależy od Boga, że jest w rękach Boga. Błogosławieństwo kierowców i pojazdów w tygodniu świętego Krzysztofa jest znakiem, że uznajemy tę zależność we wszystkich sprawach, że nie tworzymy sztucznie rezerwatów jego nieobecności, że w pokorze przyznajemy się do naszych ludzkich ograniczeń i braków, niedoskonałości, że potrzebujemy Bożej pomocy i łaski we wszystkich aspektach i dziedzinach życia, powierzając się w naszym podróżowaniu Bożej opatrzności, opiece Matki Bożej, w stawiennictwu świętego Krzysztofa ufamy, że z łaską Bożą możemy więcej uczynić, że Boże błogosławieństwo jest nam wszędzie potrzebne jak deszcz na zeschniętą ziemię. Świadomi zaś tego, że Pan Bóg nas wspiera, że Jego łaska i pomoc towarzyszą nam na drodze, Miwa Polska od 20 lat zachęca wszystkich kierowców, członków ich rodzin, podróżujących, aby pamiętali o tej wdzięczności i za szczęśliwie odbyte podróże, za każdy kilometr jazdy szczęśliwej, bezpiecznej, włączyli się w misyjną akcję służącą wspieraniu zakupu potrzebnych pracy misyjnej środków transportu. Polscy misjonarze, kapłani, bracia i siostry zakonne, misjonarze świeccy na całym świecie doświadczają różnorakich braków i ograniczeń, szczególnie teraz w czasie pandemii. Przechodzą niejednokrotnie przez ogień bolesnej próby, doświadczają wręcz bezradności wobec bardzo wielkiego ubóstwa i ogromnych potrzeb, które spowodowała pandemia. Pomimo wszystko pamiętają o najsłabszych, którym dostarczają konieczną pomoc. Troszczą się o chorych, o niepełnosprawnych, dla których proszą o wózki inwalidzkie. Misjonarze są pełni wdzięczności. Jeden z misjonarzy z Madagaskaru pisze: samochód terenowy, jak każde dobro materialne, którym my misjonarze jesteśmy obdarowani, przemieniamy na posługę miłości. Maryjo, nasza jasnogórska Matko, Ty rozumiesz i znasz wszystkie nasze potrzeby, nasze różnorakie niebezpieczeństwa. Opiekuj się wszystkimi przemierzającymi drogi lądowe i szlaki wodne oraz powietrzne. Niech zawsze pamiętają o ostatecznym celu wszystkich naszych podróży i całego naszego ziemskiego pielgrzymowania, jakim jest bycie w domu Ojca Niebieskiego. Misjonarze, przedstawiciele misjonarzy z Republiki Środkowej Afryki, siostra misjonarka i misjonarz z Peru odmówią modlitwę wdzięczności. My, polscy misjonarze i misjonarki, posługujący w prawie 100 krajach świata, na wszystkich kontynentach ziemskiego globu, pragniemy dziś i zawsze powierzać się Twojej matczynej opiece. Sami idąc drogą wiary, zapraszamy siostry i braci spośród różnych narodów, kultur i języków, aby weszli na tę samą drogę, aby poznali, że Jezus Chrystus, Twój umiłowany, jest drogą, prawdą i życiem. Zawierzamy Ci naszą wieloraką posługę w tym trudnym i niepewnym czasie. Obyśmy potrafili być wierni do końca w naszej misyjnej posłudze. Ogarniamy wdzięczną modlitwą wszystkich ofiarodawców i dobroczyńców misji, dziś zwłaszcza dobroczyńców Miwa Polska, wszystkich kierowców odpowiadających na apel Miwa o wspieranie nas, misjonarzy. Maryjo, przedstaw ich zatroskanie o misję swojemu Synowi, a naszemu Panu, i wypraszaj im obfite błogosławieństwo w życiu. Maryjo, nasza jasnogórska Matko, gwiazdo ewangelizacji, przed Twoim obliczem wyrażamy wdzięczność za każdy pojazd zdobyty dzięki Miwa Polska, za każdy samochód i motocykl, za każdy rower, za pomoc katechistom misyjnym, za ambulanse dla misyjnych szpitali i ośrodków zdrowia, za łodzie motorowe i skutery śnieżne, za traktory i zwierzęta pociągowe, za wózki inwalidzkie dla niepełnosprawnych i starszych na terenie naszych misji. Niech dobro uczynione z pomocą wszystkich pojazdów na misjach się pomnaża. Niech Chrystus poznał, wierzy w Jego imię jak najwięcej ludzi. Maryjo, Królowo Apostołów, opiekuj się misjonarzami i misjonarkami,
wspiera ich trud. Niech nie zabraknie nowych powołań misyjnych. Amen. Tobie, Matko nasza najlepsza, pragniemy oddawać te wszystkie intencje, wypowiedziane i niewypowiedziane, skrywane głęboko w naszych sercach. Intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, intencje pielgrzymów dnia dzisiejszego, pielgrzymów pieszych z Jastrzębia Zdroju, Szerokiej, z Miasteczka Śląskiego, pielgrzymów biegowych z Łodzi, z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, uczestników pielgrzymki rowerowej z Zawadzkiego, Salezjańskiej, pielgrzymki rowerowej z Wrocławia, ze Strzelec Krajeńskich, z Fałkowic, siostry franciszkanki Maryi Niepokalanej z Włoch i z Warszawy, pielgrzymów z Kolna oraz Ślesina i pragniemy rozważać tajemnicę Twego nawiedzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niebiosami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża. Pośredniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas odda. O udzielenie nam apelowego błogosławieństwa prosimy generała naszego paulińskiego zakonu, ojca Arnolda Chrapkowskiego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.